Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj na siedząco, trochę nietypowo, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się trochę nietypowo, bo odejdziemy trochę od tematów stolarskich i zajmiemy się lutowaniem przewodu mikrofonowego typu XLR do XLR, gdzie z jednej strony będziemy mieć część męską, z drugiej strony żeńską. Po co to w ogóle i na co to w ogóle? No bo kanał się trochę rozwija i w pewnym momencie stwierdziłem, że wtedy, kiedy nagrywam dla Was filmy i ten mój głos jest tak trochę z zaświatów, jest komentarzem. Do tej pory używałem mikrofonu, też nie najgorszego, bo Superluxa 205 E, o ile dobrze pamiętam. Jest to mikrofon pojemnościowy, podłączony po USB do komputera, ale niestety w trakcie dogrywania zawsze miałem z nim dość sporo problemów, żeby ustawić go na to, żeby on był źródłem sygnału. Druga sprawa jest taka, że mikrofon jest pojemnościowy, więc zbiera bardzo dużo pomieszczenia. A ponieważ moje pomieszczenie nie do końca jest zaadaptowane, więc stwierdziłem, że należałoby trochę poszukać czegoś, co spełni swoją rolę lepiej. No i jak widzicie, zakupiłem taką parę, ponieważ zakupiłem mikrofon Podmix z firmy RODE i jest to mikrofon wyposażony tylko i wyłącznie w wyjście symetryczne typu XLR. Co to XLR, za chwilę sobie powiemy, dla przynajmniej moich subskrybentów, którzy w większości pewnie poruszają się po tematach meblarskich, a dzisiaj trochę temat sygnałowy, nie wiem, czy z pogranicza elektroniki, akustyki, elektroakustyki, tak na dobrą sprawę. Ponieważ ten mikrofon RODE jest wyposażony właśnie, tak jak wspominałem, tylko w wyjście mikrofonowe, symetryczne, to do wzmocnienia tego sygnału mikrofonowego potrzebny jest również interfejs. Zakupiłem taki, może nie z najwyższej półki, ale wydaje mi się, że na moje potrzeby będzie on wystarczający i przyzwoity interfejs firmy Behringer. Teoretycznie, patrząc na to, co jest napisane na pudełku w instrukcji, wyposażony jest on w przedwzmacniacz mikrofonowy z marki Midas. Midas to swego czasu firma produkująca ogromne analogowe konsolety ważące po 300-400 kg i wykorzystywane przez światowe gwiazdy. Ale ponieważ firma Midas popadła troszeczkę w niebyt ze względu na transformację cyfrowo-analogową czy analogowo-cyfrową, została wykupiona przez firmę Music Trade, Music. Stała się częścią grupy, której marką między innymi jest właśnie Behringer. No więc przechodząc do tematu odcinka, potrzebujemy zmontować przewód mikrofonowy. I przewód mikrofonowy składa się, tak na dobrą sprawę, z trzech żył. W każdym razie trzy rzeczy musimy podłączyć. Jest to masa, która jest generalnie również ekranem w takim przewodzie i za chwilę będzie, jak będziemy go obierać, zobaczycie, jak to jest zbudowane. Dodatkowo znajdują się w środku jeszcze dwie żyły. Na ogół w przewodach mikrofonowych jest to żyła czerwona i niebieska. Żyła czerwona to tak zwany ciepły sygnał, natomiast cold, czyli ten taki druga strona sygnału, to kabel niebieski. Po co one są i dlaczego są dwa? Dlatego, że jest to sygnał tak zwany symetryczny, jak już wcześniej wspominałem, i na końcu i w jednym i w drugim urządzeniu jest używany w tym taka bramka logiczna, wzmacniacz operacyjny, który jakby przesyłamy sygnał w dwóch przewodach odwróconych w przeciwfazie. Natomiast w miejscu, w którym dostarczamy ten sygnał plus i minus jest ze sobą sumowany i wszystkie śmieci, które po drodze się pojawią, czy po plusowej, czy po minusowej stronie, są odrzucane poprzez ten wzmacniacz operacyjny i przez to mamy zdecydowanie lepszy sygnał. Są dwie żyły, ale nie jest to sygnał stereofoniczny, bo sygnał stereofoniczny można podłączyć dwoma przewodami, na przykład symetrycznymi. Taki przewód można wykorzystać do podłączenia na przykład małego jacka, czyli tego TRS-a, tak zwanego 3,5 mm, ale jest to, wydaje mi się, temat na całkowicie inny odcinek. Przewód, z jakiego skorzystam, jest to taki chyba jeden z bardziej typowych i przyzwoitych przewodów scenicznych. Jest to Klotz MY206. Mam go tutaj 5 metrów. Do tego będę używał złącza XLR, męski i żeński, z firmy Neutrik, ewentualnie jak to woli Neutrik. Jest to firma z Liechtensteinu, złącza z racji właśnie pochodzenia szwajcarsko-liechtensteinowego. Są dość drogie, ale są to złącza uznane i generalnie praktycznie niezniszczalne, a w takim użytkowaniu w domowym studiu to myślę, wydaje mi się, że na wieki. Dlaczego zdecydowałem się na Neutrika? Ponieważ w swoim życiu już zalutowałem bardzo dużą liczbę XLR-ów i męskich, i żeńskich, i wszystkich, i wszelakich w ogóle. Na rynku występuje pełno podróbek, chińszczyzny, firm, które trochę bardziej przykładają się do złączy, na przykład taki Switchcraft. No ale jednak jak parę razy w życiu ktoś użyje Neutrika, to będzie wiedział, dlaczego warto skorzystać właśnie z tych złączy. Tu wszystko pasuje, tu jest wszystko idealnie złożone, spasowane i tutaj mamy na pewno wysokiej jakości złącza. No więc teraz tak, po pierwsze, do otwarcia tych złączy nie potrzebujemy żadnych narzędzi. Robimy sobie pyk, odrywamy, wypadają nam części od jednego złącza, wypadają nam części od drugiego. Męskie złącze, jak sama nazwa wskazuje, to jest męskie, czyli ma wystające takie, o. Do tego mamy dławik kabla, który będzie nam się zagniatał potem na przewodzie i mamy obudowę. I mamy złącze również żeńskie, dławik do kabla, główna obudowa, która nam na chwilę obecną nie będzie potrzebna, i mamy drugie złącze, które jest złączem żeńskim, bo jak widać jedno do drugiego pasuje i to są złącza, które będą w środku. Zagłuszki, bo tak to się nazywa po polskiemu, coś co może osobom, które kiedykolwiek składały kabler, nieraz spędziło sen z powiek, czyli coś co musimy zawsze w pierwszej kolejności założyć na przewód, bo to jest rzecz, której potem już niestety nie założymy. Ja już mam taki odruch, że zakładając to na przewód, mając tutaj właśnie taką uszczelkę jakby do miejsca, w którym dojeżdżam, cofam to o kawałek, żeby ta uszczelka właśnie tak ładnie wywinęła się w drugą stronę. Przewód z jednej strony był taki troszkę krzywy, więc ja go sobie tu delikatnie wyrównam, żeby potem mieć równiutko. Jego jest 5 metrów z kawałkiem. No i teraz zabieramy się do tego obierania. Nożyk do tapet będziemy do tego wykorzystywać. I teraz tak, robimy to tak, że szerokość noża to 19 mm. Przykładamy od końca 19 mm, obracamy nóż w kierunku przewodu i teraz delikatnie wyginając przewód, staramy się, mój nóż jest akurat tępy i nawet czasami lepiej mieć tępy niż ostry, chociaż nie może być za tępy. I dostajemy się w tej chwili powolutku do ekranu tego przewodu, więc nie możemy go przeciąć, żeby nie zmniejszyć przekrojów, ale delikatnie jak tą gumę nacinamy, ona po prostu w pewnym momencie pęka, zdejmujemy zewnętrzną izolację, dostajemy się do środka i teraz tak, ekran, te żyłki z zewnątrz zwijamy na jedną stronę i zwijamy je sobie tradycyjnie, skręcamy po prostu w palcach, tak żeby mieć potem jak to podłączyć. Sznurek dla wzmocnienia, czy sznurek, przewód mikrofonowy dla wzmocnienia w środku ma takie sznurki bawełniane, które nam tutaj są kompletnie niepotrzebne. Je po prostu wycinamy. I teraz zostają nam jeszcze żyły. I te żyły też musimy obrać. Możemy to do tego wykonać to przy pomocy noża. Delikatnie nacinając izolację. I tak na dobrą sprawę paznokciami możemy zerwać. I tyle nam wystarczy. Jest to jakieś takie 5 do 6 mm zdjętej izolacji z przewodu sygnałowego. A jeżeli ktoś ma na wyposażeniu ściągaczki automatyczne bądź takie tradycyjne, można również do tego posłużyć się właśnie takimi ściągaczkami. Najważniejsze jest tylko to, żeby ta szpara, którą mamy tutaj wyregulowana, umożliwiała zdjęcie izolacji, a przede wszystkim to, żeby nie przecinać przewodu, ponieważ te żyłki są dość cienkie i miękkie, więc musimy uważać na to, żeby po prostu w trakcie zdejmowania izolacji nie przecinać i nie zmniejszać przekroju, ponieważ ten przekrój tutaj to jest tam 0,22, więc trzeba na to uważać. I też w paluszkach skręcamy taki przewód. Tu jest jeden obrobiony, a ja obrabiam sobie drugi. Kiedy nasz przewód już jest obrany, bierzemy lutownicę i cynę. Ja nie wykorzystuję żadnej kalafonii, gdyż azalisz to jest tak zwane spoiwo lutownicze z topnikiem, czyli ono ma już w sobie ten topnik i wykorzystuję akurat stanowiskową lutownicę 24V starą i oblutowuję sobie, pobielam tak zwane moje przewody, łącznie z tą masą, która jest tutaj. I to samo robię z drugim końcem. Przewód już przygotowany, teraz musimy wziąć się za złącza. Nie ma znaczenia, na którym końcówkę przylutujemy, najważniejsze jest tylko to, w które piny przymocujemy nasze przewody, które tutaj się znajdują. I teraz tak, w złączu męskim jedynka jest od środka, dwójka, czyli ciepły po zewnętrznej stronie, po drugiej stronie i przewód chłodny, zimny, niebieski podłączamy do pinu trzeciego. Niestety nie posiadam takiego zmyślnego urządzenka do tego, żeby to zalutować, dlatego po prostu przy pomocy ścisku złapię sobie to złącze tutaj do brzegu mojego stołu. Mam tutaj złącze, jedynka z tej strony, dwójka i trójeczka. Biorę cynę i wypełniam w tej chwili cyną miejsca, w które będę przylutował za chwilę przewód. Najważniejsze jest to, że zagłuszkę mamy założoną. Najpierw zalutuję właśnie tę masę do jedynki. Teraz dwójeczka ląduje pod dwójką i zimny ląduje w trójce. Ot, jeden przewód zalutowany. Teraz biorę męski. Spróbuję go sobie też złapać tak ściskiem, aczkolwiek on jest bardziej okrągły tutaj. I może to nie być aż tak proste, ale może zrobimy to tak, o. Albo trzeba mieć jakąś trzecią rękę, albo właśnie posłużyć się jakimś małym ściskiem. I tutaj, tak jak wspominałem, masa jest z drugiej strony. Możemy ją delikatnie tutaj sobie przyciąć, czyli obracam sobie do masy i wprowadzam głęboko przewód. To samo robię dla dwójki i trójeczka, czyli przewód chłodny. Kiedy już końcówki mamy zalutowane, teraz zakładamy dławiki. Dławiki mają nacięcie, więc nie muszą być zakładane wcześniej. wkładamy je po prostu na przewód. I teraz w przypadku złącza męskiego on ma tutaj takie wycięcia. I te wycięcia pasują dokładnie w ten dławik. Biorę męską końcówkę. Ona też pasuje tylko i wyłącznie w jedną stronę, bo jest tu w obudowie takie specjalne nacięcie, więc spowoduje to, że pasuje to tylko i wyłącznie w jedną stronę. Dociskam zagłuszkę i wkręcam w tej chwili tak, żeby przewód się zadławił, zacisnął w dławiku kablowym. Neutrik również ma takie specjalne maszynki do zaprasowywania tych złączy, ale to dla kogoś, kto robi tego tysiące dziennie. I tak samo w przypadku złącza żeńskiego zakładamy zagłuszkę, wkładamy dławik kablowy. Końcówka tu akurat jest łatwiej, żeby trafić, bo tutaj jest blokada, tu u góry jest sprężyna, więc to pasuje ładnie do siebie. Dociągamy zagłuszkę i wkręcamy na przewodzie. Ot i przewód gotowy. Pasuje jedno w drugie. Na koniec możemy jeszcze wziąć opaskę kablową, założyć na jedną z końcówek. Wszystko zależy od tego, z której strony filozoficznie chcemy podchodzić, ale możemy założyć od strony żeńskiej. I teraz, żeby nie łamać przewodu, a żeby mieć go ładnie zorganizowanego, założyć sobie po prostu opaskę. Także przewód wykonany, jak widać, nie jest to jakoś specjalnie skomplikowana sprawa. No najważniejsze jest to, że trzeba posiadać lutownicę. Ja akurat posiadam stanowiskową, nie jest to może weler, ale generalnie lutuje się nią dość fajnie i zacnie. Jak chcesz oszczędzić 5 zł w przypadku przewodów, no parę, może 5 zł nie, parę więcej, zwłaszcza przy tych dłuższych przewodach, czy jeszcze bardziej skomplikowanych, to po prostu można go zrobić samemu, jeżeli posiada się po prostu lutownicę. Przypuszczam, że lutownicą taką po prostu zwykłą z Lidla na baterię również dalibyśmy radę to ogarnąć. Także nietypowo dzisiaj, dziękuję za dzisiaj, zbliżamy się do 2000, także dziękuję Wam wszystkim za zostawienie subskrypcji, zachęcam w dalszym ciągu do tego, zostawienia komentarza, podzielenia się swoją opinią i od czasu do czasu, sorry za tak nietypowy filmik w porównaniu do głównego nurtu kanału, czyli produkcji mebli, ale już niebawem na pewno fajnych kilka filmów właśnie z realizacji meblowych. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, cześć!